Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Sutor 22, jak widziałem dzisiaj Enfreak w kolejnym odcinku. No i dzisiaj jest lipiec, oczywiście walimy marchew, jak widać, jest i Case, jest i Valtra, jak zapowiadałem, i sieje John Deere. Więc tak to wygląda. Flymo trzeba wyłączyć, Hood Visibility też trzeba wyłączyć, a Offset też sobie zgaszę. Tutaj John Deere'a sobie zgaszę, żeby nie chodził. Valtra jest zgaszona, okej. Okay. No to jedziemy uprawiać, tak. No dzisiaj uprawa tutaj tego pola. Dzisiaj w sumie wszystko na tym polu będzie robione, bo jak widzicie jest i redlenie, i sadzenie. Marchwi zaraz na początku uprawą musi wjechać. Bo stwierdziłem, że zrobię się z uprawą. No, tak samo redlenie i sadzenie to stwierdziłem, że zbyt nudno by było, a tak to przynajmniej sobie pojeżdżę te 10 minut. Stąd talerzu, znaczy 10 minut. No nie 10 minut, bo nie wiem, z 8 minut myślę, że zejdzie, bo tutaj ten klimat tylko został do zrobienia, bo te długie sobie pozwoliłem zrobić. Bardzo fajnie się te redlinki tworzy, więc spoko, spoko. Myślę, że 40 minut powinien się mówić na odcinku. No jest 19.13, a wiadomo o co chodzi, nie? Jest 19.13, a czas to pieniądz. Jednak troszeczkę dłużej zeszło niż mi się wydawało, zagarnię się tego save'a. Ja dosłownie między odcinkiem zostało poprzednim. Zrobiłem 3 pokosy. Musiałem maszyny potankować. No i tutaj uprawić, nie? Dookoła. 2 razy zrobiłem dookoła. No i tutaj nie wiem ile. 3 albo 4 razy od lewej strony. Znaczy no teraz są mi od prawej, nie? Bo to długie musiałem skończyć. Tutaj case'ik sobie wziąłem najcięższego do uprawy, bo wiadomo, nie? I też wziąłem sobie tego mojego. Takie jakby ala Gruber to był chyba. Bo ma tutaj rząd talerzy, 2 rzędy talerzy nawet i potem łapy. Chciałem specjalnie tego wziąć z łapami, no bo wiadomo, żeby jakieś trochę lepiej uprawione było, nie? Niż talerzówką. Bo talerzówką to tylko przemiesza to ściernisko, a tak to chociaż trochę tam jest wymieszane bardziej, no bo łapy idą, nie? Więc tak to wygląda. John Deere i... Dobra, wszyscy sobie koszą, a mniej więcej żniwa wyglądają tak. Oj, zapis. Że tutaj John Deere już kończy, więc John Deere zaraz będzie przejeżdżał na to pole prawdopodobnie. Tutaj sobie też case kosi, więc... Tutaj dawka nałożenia już jest, więc tutaj będzie już na maks nawiezione, tylko tu dookoła nie będzie nawiezione, ale to tam... Nie wiem, albo sobie zostawię, albo nawiozę to pole z zacinkiem. Raz na około rozsiewaczem, chociaż nie wiem, czy mi się będzie chciało na około jechać rozsiewaczem, no ale... Ale zobaczę, nie? No tutaj widać, redliny są, no to już 1%, czy 1 stopień więcej nawożenia. Valtra jest silniejsza oczywiście, John Deere'a, dlatego, no bo ta... Formownica, o powiedzmy. Potrzebuje 270 koni, a Valtra ma 305, więc... Akurat. No, do uprawy wiadomo, że musiał być byk, żeby to dobrze pomieszać. Więc tak to wygląda, nie? A do tego silnika to nie miałem co zapiąć, więc John Deere. Oczywiście paleta za się na mnie stoi, kupiona. Na polu jest przyniesiona. Stoi sobie, czeka. Bo nie wiem, ile tej marchwi tak naprawdę pójdzie, nie? Bo ja przejechałem kawałek, a tam w sumie za dużo nie ubyło tej marki, więc no, no nie wiem. No coś tam na pewno będą się dosypywać, ale ile tego to nie wiem. Tak to wygląda. No jak to wygląda? Tutaj się film przesłał, więc okej. 19.16, to w sumie mogę przesłać sobie jeszcze jeden film. Bo zdążę. No to 40 minut odcinka, 40 minut przesyłania, gdzieś takiego, coś takiego. To się da. No, w sumie mogłem jeszcze kawałek dalej przejechać. Bo tam ta ostatnia łapa tam trochę żydła zostawiła, ale powinno być dobrze. Powinno to złapać, tak mi się wydaje. Ja złapałem tam mało mijakie wcale, to nic się nie stało. Użyj poprzednich danych, Enfreak oczywiście.
62. Dobra. Odcinek ogarnięty. Już się wrzuca. Zaraz zobaczę, czy muszę nawrócić ciągnikiem. Bo pewnie tak. Dobra, miniaturka ta. No teraz kresem trzeba nawrócić i ustawić jeszcze dzień wrzucenia odcinka, tak. 1 nagram od razu dwa kliki, to przynajmniej będę miał spokój. Nie będę musiał się wtedy martwić na zapas. Więc teraz zaplanuj. Dobra. 10 na 4, 18 stycznia. Zaplanuj. No to już będzie chyba ostatni M-Click w tym tygodniu, w tym roku, w tym miesiącu. 18, 25, no. 25 to jest stycznia, więc wtedy już będzie 1 lutego. Kolejnego już będzie 1 lutego, no to kurde. Czas leci jak głupi. A ja mam tyle serii, że widzicie, no. To się nie wiem, czy Holberon jeszcze jest nagrany do końca. Właśnie nie wiem, czy Holberon nie jest już nagrany do końca, ale to ja tego sam nie wiem. Tego nawet ja nie wiem, tak wam powiem szczerze. No bo jest sobota 13 stycznia, jak ja to nagrywam, więc w sumie 2 tygodnie do przodu, nie? No prawie 2 tygodnie, no bo 12 dni, no. Ale ja to mówiłem nie raz, ja wolę sobie nagrać 2 odcinki. Bo tamten tydzień cały wolny miałem, a ten już pewnie w robocie jestem. Nie wiem z tym nawet, no. Ale prawdopodobnie tak. Tamten tydzień cały wolny miałem, więc dlatego te odcinki przydusiłem. No i tym się dzięki temu mam więcej czasu na live wieczorem, nie? Już mogę na przykład ze 2-3 live wieczorem zrobić w tygodniu, a tak nie mogłem żadnego zrobić, musiałem odcinki opilnować. No ale dobra. Zobaczymy, nie? Jak to będzie szło. Tutaj jeszcze parę przejazdów zostało. A no... Tu jest OBS. 7 minut. No to tak myślałem, że około 10 minut będzie. To tak sobie liczyłem, że około 10 minut będzie talerzowania. Czy talerzowanie. Na początku miało być talerzowanie, a później stwierdziłem, że jednak wezmę sobie tego. Bo dawno nie używałem tej maszyny. Dobra, przewinę sobie do tej 10. Przynajmniej 180 tysięcy będzie. No i tak jak mi o to chodziło, żeby 10 minut było talerzowania, potem to trochę realizowanie, można powiedzieć. Bo później zaraz będzie John Deere, skończy robotę, więc trzeba będzie John Deere'a przestawić na kolejne pole, niech sobie kosi dalej, nie? I tam gdzieś pewnie jeszcze jakąś przyczepę w międzyczasie wywieźć, więc akurat wyjdzie, nie? Tutaj te długie przejazdy pewnie sobie sformułuję. No, a potem zobaczę, ile za siebie, tyle za siebie tej marki, tak? Jest 19:20, już jeszcze mam pół godziny odcinka. No najgorsze to jest ta uprawa, nie? Myślałem, że trochę szybciej ta uprawa pójdzie jednak. Ale to jest dość spore w sumie pole. Około 3 hektarów będzie. A może na trochę więcej. Dobra, talerzówka mi się składa. Czy talerzówka, no. Gruby. Tutaj sobie będę maszynę na razie odstawił. Jak widzicie, godzina 27, nic nie oszukuję. Cały czas siedzę na sobie. Kultywator One, 3,26, no. No to tyle będzie gdzieś mniej więcej martwi. Oczywiście to trzeba włączyć, żeby się formowało i jedziemy dalej. Fajna robotka. Właśnie nie wiem, czy na tym klinie będę trochę krócej na przykład robił tych redlin. Zobaczymy, no pomyślę, nie?
Żeby to ładnie wyglądało, to pewnie trochę bardziej. Przecież w sumie te redliny widzę, że nie są dostosowane do tego, do tej maszyny. To są dużo szersze. A da się pracownika tu zatrudnić? Da. A dobra, już nie. Już nie potrzebuję. No ale tam kawałek nie będzie redlinki, tam ten centymetr, no to wiadomo, to tam sobie zasieje bez redlinki. A te redlinki, żeby tak jakieś ładnie realnie wyglądały, to tak. Będę takie chyba ząbki tam robił, mi się wydaje. To na tym klinie, no nie wiem, zobaczę. Też fajnie by było markwie coś czymś obsiać naokoło, no ale już jest za późno, nie? Żeby coś obsiać. Bo jakbym to w kwietniu zaczął siać, to okej. Okay. To wtedy mógłbym sobie tą soją to oprzeć, że do zbioru to bym sobie tam na spokojnie to zrobił, wykosił. No a tak to widzi ta, no. Dobra, kurczpylnik jest w sumie odpalony, bo ja muszę przejechać na drugie pole, tam za asfalt, więc teraz dwa pójdzie. I tutaj przez pola teraz dwa, oczywiście skoszone jak widać. Bo Case sobie tutaj kosi. Oczywiście w prawo, bo jest najbliżej. Właśnie nie wiem, czy te przyczepy nie są pełne już. Bo to jest też ważna rzecz, żeby to zobaczyć. Tutaj McCormick na pewno jest pełny. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest pełny. Więc na olejarnię będziemy mieli kurs. Dobra, tu się wetniemy. Wygeneruj kurs i ogień. Piąty punkt. No tu jeszcze wejdzie. Jeszcze wejdą tam z 4 tony gdzieś. Tam za 4 tony wejdą, więc tam trochę jeszcze sobie case pokosi. A John Deere muszę jechać wysypać. Jak tu szybko się na asfalt dostać? No chyba tu przez pole, no bo najszybciej, bo będzie najszybciej na asfalt się dostać. No, najszybciej będzie tutaj przez asfalt na asfalt się dostać, bo tam muszę przed całym gosłem przejechać. A tutaj miedzą to raz, dwa przeskoczę. Ale jeszcze ten jest pełny. Kurde, wyszło tak, że jest jeszcze ciężarówka pełna. No dobra, ogarniemy to jakoś. A Case mnie chyba posłuchał, żeby sobie dosypać przyczepę, żeby mógł już jechać kosić, wysypać ją i przywieźć mu świeżą pustą. Więc ciekawe. To jest 57, tam na ciężarówce też jest 57, no to trochę tego rzepaku już jest. John Deere ma 3 tony. Ciekawe, że jakbym postawił tam na dole, koło kurnika, czy John Deere dojedzie do mnie. Powinien dojechać. No dobra, w sumie mogłem to przed odcinkiem ogarnąć te przyczepy, ale nie wiedziałem. No i dobra, od razu trzeba włączyć już olej, niech się robi. Zawsze to tam. Te parę kilo więcej będzie tego rzepaku wejdzie. Olej rzepakowy włącz. Musi zostać rozładowany. No wiem, że musi zostać rozładowany. No zaraz będzie rozładowany. Nie pij. Dawaj, syp. Bo jak ty nie wysypiesz, to nikt tego nie wysypie. Dawaj.
Tutaj sobie stanę John Deere'em i tutaj powinien mnie złapać. Aha, to naprawdę tylko tyle zostało do skoczenia. Cudownie. Dobra, ale tu już się tepnę, żeby zaoszczędzić sobie czasu. Bo ja muszę sadzić tą marchew, nie? No bo taki jest cel odcinka. Tutaj jest koszone, tu jest pełno, już McCormick ma, więc 39 200. Pojechało na silos. O, Volvo FH akurat się wysypało, więc spoko. Tamtego barana będą się wyłączyć, no bo już będą mi się po ciku to ogarnąć. No i dobra. Ten McCormicka chyba odpuszczę sobie. A tam chyba ciężarówkę postawię i tyle. McCormickiem na bok zjadę, a Volvo postawię tutaj, o. Żeby to było szybko, sprawnie zrobione, to trzeba zrobić tak. 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 No i postawić go tu w cieniu. Tego wyłączyć, żeby mi nie mrugał. A McCormicka wysypać i ostawić tam na bok. Dawaj, dawaj, syp, 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 syp. Te dwie przyczepy będą się dać wysypać. No bo tak mi się wydawało, że ja to kiedyś dwie przyczepy wysypowałem naraz. I też się dużo nie pomyliłem. No ale już jest 18 minut, ja dopiero nic nie zrobiłem. Czas niestety leci nieubłagalnie. Dobra, ten tu i niech se stoi. Wyrąbany w niego. Nie no, przez to, że... Że ogarniałem to, tutaj już bym miał chyba za 3 redlinki więcej zrobione, na pewno. Albo 4 nawet. Pracownik, no ale trudno. Albo pojadę sobie redlinki robić w tych krótkich przejazdach. W sumie to też nie jest głupi pomysł. Bo kto powiedział, że muszę tylko na tym długim jeździć? Chyba od tych krótkich zacznę sobie robić i ile zrobię, tyle zrobię, nie? Bo chcę tak do 25 minuty gdzieś to robić. Do 25 minuty, a potem skąd zacząć siać. No ile zasieję, tyle zasieję, nie? Najważniejsze, żeby te długie zasieć, ale to się nie uda. Więc chociaż sobie dynki na tym krótkim zrobić. Żeby na tym krótkim będzie trochę posiać. Wiadomo, że tam będzie więcej kręcenia, ale będzie ciekawsza robota. No bo tutaj na GPS-ie to długa, prosta i to, i ciekawego, nie? Więc tak trzeba chyba zrobić. Nie, no robotka fajna. No i najważniejsze jest to, że odcinek się kręci, tak? Nie wiem, jak tu przed odcinkiem chyba poprzeczniaki sobie będę musiał wykopać. Wtedy te pole przed odcinkiem do kopania będą się ogarnąć, to jest nieuniknione. Więc nie ma problemu, wszystko się da. No i ogarnę sobie ładnie ten przejazd. I chyba... pojadę sobie ten klin wyrabiać. A tutaj, o, jo, pojadę ten klin wyrabiać, że tutaj na długim sobie będzie pracownik, który robił te przejazdy.
Tak chyba będzie najlepszy sposób, no. Jak się zastanawiałem, czy ja go zahaczę, czy jednak nie zahaczę, ale nie zahaczy. No i mówiłem, jak tam kawałek redlinki nie będzie, to tam nic się nie stanie, bo to siewnik już zasieje i tak zasieje. Nie? Dobra, 20 minuta, no to myślę, no, ten klin tam chcę wyrobić na pewno. Więc będzie git. Jak ten klin zrobię, to będzie git. No wtedy już wiadomo, pracownik będzie chciał tutaj po długości jeździć. A po długości to on sobie da radę, a tam na tym klinie to on się pozabija. No i zobaczymy, jak to będzie szło, nie? Ale dosyć powinno pójść to, tak mi się wydaje. Pewno tą technologię się było sobie zostawia, czyli redlinki i dopiero siew. No to daje mi dawkę nawożenia i nie muszę tego nic zagarniać pod tą market już, nie? No wiadomo, zawsze fajny odcinek, trochę sobie poredlić, trochę posiać. Trochę tam coś innego porobić. No nie, nie, nie iść tamtędy, bo się do robów wpierdzieli. Zaraz wyskoczy, że pracownik został przez coś zablokowany. Dobra, tu sobie kurs pracownik ogarnie. Na ten największy klin chcę ogarnąć. Czyli gdzieś odtąd. Odtąd tą w lewą stronę wszystko chcę wyrobić, a tutaj już odtąd można powiedzieć, że w drugą lewą stronę, czyli to już pracownik będzie ogarniał, bo on sobie da radę. Najgorsze jest ten kawałek tutaj, żeby zrobić. A tak jak puszczę go od tej strony, to on sobie poradzi. Więc będzie gitara. No mówiłem, że zablokowany przez zabieg. No, a jednak nie zablokowany. Dobra, on tam przyrył w tego, w ciągnik. Tak jakby, ale jednak widzę, że opanował się. Dobra, tutaj ciężarówka też jest ogarnięta. Dwa aksel, widzę, że jest pusty. No dość dobrze to wygląda. Napierdziela tam te wierniki napieprzają. Nie no mówię, tylko zrezlę sobie tą prawą stronę tutaj tej klina. A tutaj w lewo już będzie jechał sobie kurs, nie kurs, tylko pracownik. Co ja z tym kurskleją? Nie wiem, co ja z tym kurskleją, naprawdę. Mówię, gdyby to było w kwietniu, maju siane, ta marchew, no to bym sobie tutaj ładnie to objechał naokoło, soją. I by było gitara, nie? A tak to muszę się męczyć. A tak to będę musiał obkopać pół pola praktycznie przed odcinkiem. Tam na pewno jeden przejazd torów, żeby na drzewo nie łapać. Zrobimy realnie, więc takie schody zrobię. Jakby też nie do końca było oprawdzone. No, zasiane pewnie będzie do końca, bo to i tak będzie później po odcinku wykopane po przeciankiem. Więc tak sobie zrobię jakoś. Dobra, dwa zapisywania zawartości, no okej. Okay. Jedziemy, jedziemy z tym klinem, jedziemy! Bez 25 minut to prawie. Więc akurat tak jak chciałem siać już. No ale już poczekam sobie i zrobię ten klin. No zobaczymy sobie jako ludziki, niech sobie tam pomrugają. Bo się też trochę zejdzie czasu. Tego będzie, to po odcinku będę bardzo dużo rzeczy tutaj musiał ogarnąć w tym polu. Po odcinku na pewno dalej będę musiał te redlinki sobie ogarnąć. No i przede wszystkim, co dalej będę musiał ogarnąć?
No siew do końca, nie? Siew do końca i też nie ma rzepaku dokończyć na tych dwóch polach. No i tak to wygląda. Więc będzie robota tutaj przed kolejnym odcinkiem. Bo w kolejnym chyba. Bo już jakieś siewy będą, nie? Tak sobie myślę, że te siewy jęczmienia będę musiał ogarnąć sobie. No, siewy jęczmienia, a siewy jęczmienia są dopiero w wrześniu. Najszybsze. Więc trochę przewijanie będzie. No, całe 2 miesiące, nie? A do jęczmienia będą raz, dwa, trzy, cztery pola, nie? To te nawożenie jeszcze muszę zrobić tej soi, muszę pamiętać. I tu nawożenie zrobić, no to trochę będzie. Trochę będę miał ogarniania tutaj na save'a. No i widzicie, no. Tutaj ten klin pewnie tak na równo będzie skoszony, dotąd gdzieś. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jakoś to ogarnę, naprawdę, mówię, naprawdę, jakoś to ogarnę. Te pole ładnie, żeby to dobrze na odcinku wyglądało i też dobrze mi się kopało. Mówię, tu trzeba zrobić te parę reldym jeszcze. I będzie git. Ktoś mnie zaszył? To się wriłam po prostu. No. Tak sobie myślałem. No i dawaj do tyłu. No jeszcze jeden przejazd i będzie koniec. Wiadomo, tak idealnie do równego tego nie robi. No ale tutaj zrobiłem sobie rewnicy strony, żeby coś sobie posiać chociaż. No, tu jeszcze ten przejazd, o, i starczy. No i dobra, i starczy tych redli. Teraz trzeba puścić pracownika, niech sobie redli dalej. I zaraz będzie siać tutaj marchew. Dobra, poszedł pracownik. Ja teraz siadam tutaj. No i jedziemy z tą marchwią, nie? No wiem, że może to nie wygląda zbyt dobrze. Z takim dużym ciągnikiem. Znaczy dużym ciągnikiem, że jeżdżę po tych relinkach, no ale nie da się inaczej. Ewentualnie jakieś wąższe koła, ale to wtedy jakbym wąskie koła założył, to i tak bym pewnie nie trafił w tę relinkę. Więc tak musi być. No. Dość wolno, nie wiem czy wolno, dość ucieka tej marki, nie? No dopiero kilogram uciekł, więc no, tak nie za dużo. No ale ten siewnik też ma tylko 32 kilo pojemności, więc już nie można tego tak porównywać. Tutaj na tym asfalcie, no. Na tym betonie tam z przodu widać są palety. Palety, no paleta, dokładnie. Jedna paleta stoi z nasionami. No. Tak to jest. Dobra, ten sobie już ogarnia. Chyba. Tam sobie tam ogarnie. I teraz tak, jak słyszałeś tą marchew. No tutaj się wrócę chyba tym przejazdem. I pojadę tam na ten klin siać, nie? No bo co innego. No, tak jak mówię, tutaj przejadę tym przejazdem i
I tutaj ten jeden przejazd sobie zostawię od tej strony i pojadę ten klin siać, no bo tam są redliny zrobione. Akurat tak ustawiłem silnik, żeby prosto w te redliny siał, w góry, a nie żeby tak, żeby trafić trochę. Tak to wygląda. No i dobra. 19 minut jeszcze do przesłania filmu, więc jest ok. I akurat to 21 powinno być przesłane. A ja mam jeszcze 8 minut materiału, więc do nagrania. Więc akurat, bo jeszcze trzeba iść chyba na tron. No i akurat będzie 40 minut odcinka. No, E1 sobie jeżdżę. Tam jest dobra prędkość, bo i tak silnik może jechać tylko 10 na godzinę, więc nie poszaję z prędkością. A że na E1 akurat jest 14 na godzinę, więc prawie 15. Więc też tak wyszło, nie? Witajcie w naszej bajce. Zwierzęta są szczęśliwe. No szkoda, że nie udało się tych długich przejazdów robić, bo ten klin to wiadomo, lepiej było poza odcinkiem robić. No ale w sumie, nie, w sumie lepiej... Lepiej długa prosta po odcinku robić. Chyba tak mi się wydaje, bo mogę sobie tutaj pracownika puścić, tak? No. Wtedy mogę sobie tutaj pracownika puścić i wyrąbane jajca mieć. A tak na tym klinie to ja bym nie mógł pracownika puścić. Tym się biegi zmienia. To już nie po rodzinach nie jeździć. Witajcie w naszej bajce. O, już tutaj widzicie, ta już trochę GPS się nie zgadza, bo już jadę w tych dziurach, gdzie powinien, nie powinien jechać. No ale już nie będę się GPS-em bawił. Tylko niech sobie jedzie tak, jak jedzie i tyle. To za tym krzaczek trzeba przejechać, o. Można dalej siać. Nie, no i teraz chyba widzę, że cały czas chyba będę tak trafiał. Z tego co widzę po teksturach, teraz cały czas będę trafiał. Że jednak nie będę siał prosto w tym kopcu, tylko w tej dziurze, nie? To nie dobrze. Dobra, starczy. Nie, no ale się by trochę szybciej. To niby jadę 10 na godzinę, ale tak jakoś troszeczkę szybciej mi idzie to redlenie, niż redlenie, tak mi się wydaje. Zresztą tak się może wydaje, bo jadę tutaj od tych najkrótszych przejazdów, a tam jednak na redlenie jechałem od tych dłuższych do krótszych, więc tam dość sporo miałem. Więc też tak może się wydawać, ale wiadomo jak to jest. Wszystko w swoim czasie. Powolutku sobie zrobimy. No tam do końca odcinka, no nie skończy to. Ja wiem o tym, że on nie skończy tego. Tam zostaną możemy ze 3-4 przejazdy po odcinku do zrobienia, no ale trudno. Na silnik tutaj jednak wiadomo, będziemy trochę więcej do roboty. No i dobra, tyle wystarczy. Wiem, że nie powinienem tak cofać, jak teraz zrobiłem. No ale już trudno. O, teraz trochę bardziej na te kopce trafiłem, więc trochę lepiej to wygląda. Ale dobra. Fajnie to wygląda. Widzę, że trochę nałożenia będę miał, to, ale to już mówiłem. Dobra, tam się John Deere sypie prawdopodobnie. Tak, bo stoi przy tym, przy przeczepy. Ty sobie koszą, więc jest wszystko ok. Nałożenie wskakuje, jak widać.
Więc jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jeszcze 5 minut odcinka mam, więc tutaj jeszcze parę przejazdów sobie zrobię tych krótkich. I gitara. Liczyłem sobie trochę więcej, że zasieję na tym odcinku tej marchwi, no ale trudno, no to wyszło, widzicie, no przez to, że były żniwa w tle. Gdyby nie te żniwa, no to bym cały czas tutaj sobie ogarniał, tak? No ale później pomyślałem, żeby sobie redlinki zrobić tutaj od dołu i puścić pracownika na tych długich redlinach. Ja tam zrobiłem sobie dwa kółka i przyjechałem tutaj na dół siać. Znaczy najpierw zrobić redliny, tak? Jak widać. No ale tutaj od tych krótszych się lepiej sieje z tego, co widzę przejazdów i w stronę dłuższych, tak? No i teraz jedzie ten pierwszy długi przejazd. A ja już mogę sobie zrobić tak. Krzaka obalić jak Adam. Opuścić siewnik tutaj i jechać dalej siać. O, teraz akurat tak trafiłem, że teraz idealnie w sumie sieje, nie? Teraz idealnie w środku tych rolin sieje. No to tak widać, że ten ciemnik taki jest. Albo redlinka jest zła, albo siewnik jest zbyt wąski. Nie, no ale nie, teraz czekaj. Teraz widzę, że idealnie do środku tej redlinki, tak? No to tak powinien siać, no. No ja ogólnie cały czas powinienem sobie co przejazd ustawić, ten przejazd GPS, żeby to ładniej wyglądało, no ale nie ma czasu na to. Szkoda czasu na taką zabawę. I tak nie gram realnie do końca, więc... Przynajmniej staram się realnie grać. O, ale teraz wreszcie wyszło, nie? Teraz wreszcie GPS się opamiętał i teraz widzę, że dobrze już łapię te tekstury. Że jedzie normalnie, tak środkiem, tak jak powinno być. Wszystko gra i buczy. Ale widzę tej marchwi, tak to dość mało schodzi, więc w sumie ta paleta zostanie się do siewniku, do siewu minie. To dobrze w sumie, że zostanie. No. Parę przejazdów zasiane. No, ładnie widzę, że nałożenie wskakuje. A to naokoło to chyba zostawię, to nie będę tego... Nie będę tego już na ten... nawoził, bez przesady. Tak to poza odcinkiem będzie wykopane to naokoło wszystko, żeby ładne poprzeczniaki były i żeby po prostu było ładnie pod odcinek wykopane, tak. Więc to wszystko będzie ogarnięte. No widzicie, normalnie tekstura się wyjdzie, jakby kukurydza była. Jak nie jest redlina zrobiona, więc... Tak to wygląda po prostu. Dobra, tam kolega sobie ogarnia te redliny. Więc ja zrobię jeszcze jeden przejazd w tamtą stronę, do asfaltu. Będę kończył. Będę kończył, ten dziennik był 309 minuta. No a też wiadomo, trzeba iść jeszcze na szybki tron, coś zjeść i dopiero iść do garażu. Bo ja nie wiem, czy jak ja wrócę, znaczy jak ja wrócę, to pewnie będę sobie odcinki oglądał na YouTubie. No bo już raczej na kompa nie będę siadał, bo bez przesady. Chyba gdzieś wrócę koło 23, 24 pewnie. Więc wtedy sobie pooglądam odcinki. Od zera, znaczy od zera. A od zera to sobie jutro obejrzę. Bo wiem, że u Bolka jest o jednym odcinku od zera do obejrzenia. Oczywiście już jest dawno obejrzany. Wtedy, gdy ja nagrywam ten odcinek. To można powiedzieć, że 12 razy jest obejrzany ten. No, żeby to ładniej brzmiało, to 20 razy.
No i nawet do końca przejazd i kończymy ten odcinek. I tutaj też już chyba się przesyłanie kończy. Tak, tu się przesyłanie też kończy już powoli, bo jest 8 minut do końca. Więc o 20 się skończy, więc gitara. Dobra, i tutaj wszystko jest ogarnięte, więc dziękuję za ten odcinek, a reszta będzie tutaj siana poza odcinkiem. Tak jak było, można się spodziewać. Tak jak myślałem, tam niedużo już zostało do rodzenia, tylko te długie przejazdy, tam nie wiem, 5-6 przejazdów zostało pewnie. No tutaj z siemnikiem trochę więcej zostało, no ale wiadomo, nie? W sumie fajnie by było na live to ogarnąć, ten save. Ale z drugiej strony, jak zrobię live'a, to wszyscy będą wiedzieć, co było na odcinku. Ale dobra. Wyrąbane w to. Tak, wiem, miałem wielmoże się nagrywać. Bo powiedziałem Krukowi, że skończę nagrywać wielmoże. Znaczy nagrywać. Że skończę siać i zrobię mu to zdjęcie wreszcie. Ale zapomniałem. Znaczy nie zapomniałem, tylko no, jakoś tak nie było czasu, bo tutaj... Dobra, nieważne. Nieważne co było. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć i strzałeczka!